Witajcie kochani. Po prostu z Grudziądza dzisiaj taki krótki odcineczek, wypadzik. Chcieliśmy wam pokazać tutaj jeszcze zamarzniętą grudziącką marinę. Jesteśmy obecnie na moście, mostku zakochanych, gdzie tu wszyscy się miłują. Ja. Adam z Piotrem, Piotr z Andrzejem i tak wszyscy się kochają, się kutek nawieszali. I jest fajnie. Krótki spacerek po marinie grudziąckiej. Grają obrazy naszej Wisły. Jak widzicie, cały czas jestem oprowadzana, ale nie, spokojnie. Marcin jeszcze nie wie, co czeka go w Poznaniu. Się będzie działo. Poczekamy, zobaczymy, damy radę, przeżyjemy wszystko. A ty nie bądź taki pewny. Tutaj mamy nasz klub jeszczarski. Chcielibyśmy od razu przy okazji. Jest silny wiaterek, ale mam nadzieję, że będzie nas słychać. Podziękować wam za oglądalność, za komentarze, za lajki, za subskrypcje przede wszystkim. Zapraszamy ponownie do subskrybowania naszego kanału. Pozdrawiamy przy okazji wszystkich naszych znajomych. Może wszystkich się nie da rady wymienić. Dużo ich jest. Dużo was tu jest, coraz więcej przyjaciół, znajomych. Pozdrawiamy Flaminga z kanału Flaming Recycling. Artura z kanału Flaming Recycling. Hejka, siemka. Hejka, siemka, przyjacielu. Pozdrawiamy Darka z kanału Dario z Grudziądza, naszego ziomka, z którym mam nadzieję, że już niedługo uda nam się spotkać, gdzie się wybrać na jakiś magnesik, na jakąś ciekawą wyprawę. Pozdrawiamy człowieka lasu, który zapraszał nas na, i zaprasza, mam nadzieję, że aktualne. Wczoraj nas zaprosił w Bieszczady do siebie. Się pakujemy i jedziemy. Dziękujemy za zaproszenia, jest ich coraz więcej. Tak jak mówiłem wczoraj, od człowieka lasu dostaliśmy w Bieszczady zaproszenie. Pozdrawiamy Marcina z kanału Tam na Dnie. Macieja z kanału Macios Casting. Zawodowego zbieracza złomu, który jest w trasie cały czas, ma taką pracę, kierowcą zawodowym. Pozdrawiamy naszego przyjaciela ze Solca Kujawskiego. Spychu Taxi. Spychu Taxi. Zapraszamy do odwiedzin. Wszystkich tych, co wymieniliśmy się. Jak nam się przypomni, pozdrawiamy Roberta z kanału Z Głowy. Wszystkich tym naszym widzom, tym co nas kibicują, jesteście z nami, są z nami. Mam nadzieję, że coraz więcej was będzie dołączało do naszej grupy. Że wam się będzie podobało to, co robimy. Dopiero się praktycznie będziemy rozkręcać, będzie coraz ciekawiej, weselej, będziemy wam coraz więcej pokazywali ciekawych miejsc, nie tylko w Grudziądzu, ale już niedługo, mam nadzieję, że ruszymy w świat, ruszymy w Polskę i będzie coraz lepiej. Nie wiem, czy ja mogę tutaj wyjść, ale zobaczymy. Taka to jest nasza grudziącka marinka. Tam jest chyba zakaz wejścia, nie ma, nie można. Pozdrawiamy i dziękujemy wam wszystkim za to, że jesteście. Za pamięć o nas. Bardzo miłe, dziękujemy. Niestety tutaj nie wejdziemy. Tutaj jedynie możemy wam pokazać. Jeszcze jest marina zamarznięta. Pomału to wszystko będzie wracało do normy. I niedługo już będzie prawdziwa wiosna. Piękna pogoda, krótki spacerek. I
cóż to jeszcze dam wam, zabierzemy wam, pokażemy wam jeszcze oczywiście nasz most Wisłę. Zbliżamy się do naszej Wisełki. Oczywiście tutaj nasz Grudziądzki most, jeden z, znaczy najdłuższy w Polsce most drogowo-kolejowy, 1100 metrów. Jeszcze w wodzie pozostałości ostatnie już chyba kryje lodowej, także jakieś tam tragedii tutaj nie ma z powodziami, wszystko jakoś zeszło w miarę spokojnie. A więc my będziemy dziś pomału już kończyć ten odcinek, to był taki króciutki filmik z pozdrowieniami, także jeszcze raz, jak mówię, pozdrawiamy was wszystkich. Tych, co nie zdążyliśmy wymienić. Pozdrawiamy oczywiście Kasię Wiśniowiecką, zapomnieliśmy. Naszą przyjaciółkę. Jest was dużo, naprawdę coraz więcej. Cieszymy się, że jesteście z nami. Dziękujemy wam za komentarze, za oglądalność. Za to, że jesteście z nami. Taki krótki dzisiaj wypadzik po naszej grudziąckiej marinie. Sami widzicie, ludzi nie ma może za dużo, ale warto wyjść z domu, pooglądać, popatrzeć, spacerować. Lepiej niż siedzenie w domu. Także no zdecydowanie. Dziękujemy dzisiaj wam za filmik. Mam nadzieję, że wam się będzie podobało. Kawałek Grudziądza zawsze zobaczyć. No weekend się dopiero prawie, że można powiedzieć, zaczyna, więc miłej soboty, niedzieli, wypoczywajcie, odpoczywajcie. No, oczywiście pozdrawiamy. Wychodźcie z domu, jeżeli macie dobrą pogodę, bo naprawdę warto. Zachęcamy do akcji sprzątania lasu. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich tych, co nas wspierają w tym, co robimy w sprzątaniu lasu i rzek, czyszczenia z rzek magnesem neodymowym. No, szacun wielki. Szacunek dla was wszystkich. Na tym my dzisiaj będziemy kończyli. Do zobaczenia kolejnym razem. Mam nadzieję, że się podobało jeszcze raz. Pozdrowionka z Grudziądza. Do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie.